spojrzeć po prostu. Albo i wiem, to jest strony Hulk. I witam was w następnym odcinku ze Subnautica. Znowu będzie nowy odcinek z Subnautiki. Słuchajcie, płynąłem, ale dźwięki już mają. Płynąłem sobie, tak właśnie tak widzieliście, z góry sobie patrzałem w dół. O nie! O panie, ale mi się wyłączył Simow. Dobra, myślę, że zbadamy sobie ten wrak, bo to interesuje. Więc jeszcze raz witam was w następnym odcinku z serii Subnautica. Wydamy dzisiaj kolejny wrak, który znalazł się totalnie randomowo. Mam coś. System przeciwpożarowy. Dobra, co my tu mamy? Reaktor jądrowy, super. Będziemy mogli już mieć takie zasilanie w bazie, jak ja chcę. Więc naprawdę fajnie, że tak sobie postanowię poeksplorować, bo dzięki temu mamy dużo, naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy. Taką lampę, tak, wy nie widzieliście tego, ale ja badałem w Aurorze. W ogóle powiem wam, że do samej Aurory dostawałem się już na odcinku dwa razy, z czego jak jeden odcinek. Taki drugi, nieudany, ja sobie go wam nie pokazałem, więc ciekawie. Dobra, 299, będzie ok. Szukam teraz wejścia, myślę, do tego wraku, lecz nigdzie jakiego czegoś nie widzę, jak wejście. A jednak. Powiem wam, że boję się tak naprawdę bez jakiejś takiej lepszej butli za bardzo tu być. Bo jak to już mega głęboko ten tlen bardzo długo, bardzo szybko zlatuje. Dobra, my tu kiedyś wrócimy. Kiedyś zrobimy sobie takie obejście wraków. Ale czasem myślę, że to już będzie na koniec i w tym odcinku sobie wrócimy już do bazy. Ale zrobimy cięć, więc wchodzę z Timofa. Wypływamy stąd i widzimy się już w bazie. Witajcie jeszcze raz. Widzicie, że przypływam sobie tutaj kompletnie losowo. I zauważyłem jakąś rozbitą. A, już tu byliśmy tylko przez aktualizację, dlatego. Po prostu przepływałem sobie, tak patrzę. Kapsuła, ale widzieliście, wzięłem to PDA i nic się nie stało, co wskazuje na to, że byliśmy tu przed aktualizacją, a czego jeszcze nie wspomniałem. O! To jest interesujące, ponieważ będzie pewnie biom z rzeczami do... Co to jest? Palnik gazowy. O tak. Tego właśnie potrzebowałem. Jeżeli jest jeden, to musi być ich tu więcej. Ale tak się ścięło. O, ja chciałem płynąć do domu, ale jednak tu się na chwilę zatrzymiemy. Bo jeżeli ci teraz znajdziemy... Ała. Palnik laserowy, tutaj może będzie. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo. Jest, że w następnym odcinku nareszcie pójdziemy zwiedzić całą Aurorę. Dobra. Jest palnik gazowy. Jeżeli tam będzie palnik, to nareszcie to mamy. Nawet nie wchodzę do Timofa. Jest! Nareszcie! Ile to czasu było potrzeba, żeby go znaleźć. Dobra, widzimy się już w bazie i zobaczymy, co potrzebujemy do stworzenia.
Ale wiesz, wezmę sobie jeszcze. Oż, nie mam miejsca. To mogę wyrzucić. Nie chciałem tego jeść, co prawda. Ale już zjadłem. Dobra, widzimy się już po cięciu. Dobra, więc jesteśmy już na miejscu. Muszę uzupełnić wodę, więc gdzieś coś tu mam. Jest coś. Okej. Tak i tak. Vital signs stabilizing. Trochę słabo z wodą, ale dobra. Zobaczmy więc jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, co tu przyszło? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. No dobra. Się po prostu była następna informacja od Sunbeam. Tego statku, co ma nas podobno uratować. Mamy pręt paliwowy tutaj. Kryształ uranitu. To jest coś, co się nie poczuje. Dobra, ale jeszcze zobaczmy. Palni las. Dobra. Dwa razy diament. Dobra, więc ja już się z wami żegnam w tym odcinku. Ja wszystko ogarnę na ten odcinek. I myślę, że pójdziemy już zwiedzać tak upragnioną Aurorę dla mnie. Nie wiem, czy dla was też. W sumie. Ale dla mnie bardzo upragnioną. Bo już naprawdę tyle razy już się tam przymierzałem. I postaram się ogarnąć kody jakieś. Żeby to szło fajnie, nie? Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Elo!